Kremówka I witam Was w kolejnym odcinku. Zakręciany słuchajcie, z takich garści informacji, to po pierwsze paczka modów jest już na stronie kenpak.pl link do pobrania jest w opisie możecie już pobierać, widziałam, że część z Was to zauważyła, bo jest już 200 pobrań wow, bijemy brawo klaszczemy, jest w ogóle super słuchajcie, jeszcze jedną rzecz muszę zrobić audio troszeczkę nienkę podgłośnić, bo nie będziecie słyszeć co tu się dzieje z tymi blokami wszystkimi idziemy spać, nie, nie możemy, aha bo to jest usmarano, rano, słuchajcie, ktoś mi zwrócił uwagę że prawdopodobnie potrzebuje po prostu innego workbencha do skraftowania tego i to brzmi sensownie, więc ja to teraz zrobię, skraftuję sobie ten inny, ple... inny workbench, bo czemuż by nie? I teraz tak, potrzebuję do tego, potrzebuję, wszystko mam, nie mam, papieru nie mam. O Jezu, papieru nie mam, to będzie problem. Papieru nie mam, co mam zrobić? Czekajcie, papier, trzcina cukrowa. Spokojnie, żelazo mam, czyli w sumie nie mam tylko. A, bo tu potrzebuję. Czekajcie. Oh God! To ja potrzebuję czegoś jeszcze więcej. Warehouse Crafting Station. To ja widzę, że nasze to, to, to nasze. A, hmm, to ten nasz plecak to będzie bardziej. Czyli e, wood planks, wood planks, ale potrzebujemy też. A, czyli jakiekolwiek deski tu potrzebujemy. Iron i papier. Papieru nie mam prawdopodobnie, ale czekajcie, bo tutaj mamy strasznie dużo książek. Nawet tu. Czy ja mogę y, paper z książek odzyskać? Chyba nie. Teraz poszukam tutaj paper. Paper. Mamy paper. Nie, to musimy mieć trzcinę ku temu. No to dobra, no to jak mamy, potrzebujemy trzciny, no to y, czas. Byłoby fajnie ten papier znaleźć, więc teraz pójdziemy sobie tylko, gdzie ja znajdę papier w tym momencie. Znaczy papier, trzcinę cukrową, no bo trzciny potrzebujemy. I nie za wesoło, bo nie za bardzo ona tu jest. Nie za bardzo te trzcinę tu mamy. Hmm. No to jest problematyczne trochę, przyznam. A, ale mam nadzieję, że sobie z tym jakoś poradzimy całkiem niedługo. Co tu się tak ciemno robi? O co chodzi? Czemu to jest tak ciemno? O, czekajcie, bo tam chyba jest jakaś e, pustynia to i chyba jest jakaś trzcina. Chociaż nie, bo to chyba jest to samo co tutaj. A trzcina wygląda trochę inaczej. To jest co innego, prawda? Prawda, To jest co innego niestety. Tu mamy jakieś zombiaki. Bo tu jest. Praj, praj jest jakie odgłosy przestraszne z tego dochodzą. Bo tu są prawdopodobnie, znaczy nie prawdopodobnie, tylko na pewno tam był spawner. E, czy tu mamy jakąś trzcinę? Chyba nie. A ciekawa jestem właśnie, czy to jest na pewno kwestia tego workbencha, bo właśnie, bo tym, co, ta osoba, która mi napisała, że to jest kwestia workbencha, napisała, że jakaś roślina mnie otruła. No wiecie co? Wstyd. E, w każdym razie ta osoba, która mi to napisała, powiedziała, że gdybym potrzebowała takiego zwykłego workbencha, którego mam, to byłoby tam napisane, że... O, trzcina jest, czcina! To by było napisane, że potrzebuję shapeless. Shapeless Work, coś tam, Shapeless? Tak, coś takiego, że byłoby napisane coś tam, a jest napisane AW crafting czy jakoś, tak? Yy, I że w związku z tym to dało taką wskazówkę tej osobie, że najprawdopodobniej chodzi po prostu. Uuu, co to, boję się. Że najprawdopodobniej właśnie chodzi o to, że złym workbenchem to wszystko robię, dlatego Karocic, chest, o jezu, co ja mogę stąd wyrzucić. Pinac wyrzucę, co wy na to Okej, okay, jedną kartkę potrzebujemy Tu teraz się tele te, te Teleport. nevermind Jezus Co ja chciałam? Teleportnijmy się O mamo, nie to chciałam zmienić, teleportnijmy się Nie opcje Nie opcje, waypointy Telepnijmy się do tego, weźmy sobie, zróbmy Papiór Papiór papier, papier. papier. Ok. I teraz będziemy mieli work. Work. Jest jak to się nazywało? Craft. Station. Boże. Ancient. O mamo, jak to się nazywało teraz? Mam 43 strony. No nie mogę tego przeglądać cały czas. Co to jest? To nie. Mam tu jakieś mebelki. Tu mam jakieś dziwne rzeczy. Nawet nie wiem, co to jest. Ha, tu bronie cudawianki, tu, tutaj. Crafting table, bookshelf. Crafting table, crafting table, crafting table. Bookshelf, bookshelf, bookshelf. To śmiesznie brzmi jak tak bookshelf, 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 bookshelf. Co to? Mushrooms, to tank. A bo to tank, dobra. To pamiętam. Kojarzę z takiego moda, którego Tomek bardzo lubił kiedyś. Ehm... Gdzie to było? Jak ja to nazwałam? O, nie, bookshelf. Abandoned. AW. Te wpisałam. AW. AW Crafting. Workbench. Nie. Kurde. Station. Stat... O, to jest to. Warehouse Crafting Station Day. Bo ja tu muszę kliknąć Opsa, nie Dobra, czekajcie, to ja wezmę tak Deski Tu papier Tu papier Tu żelazo I co jeszcze? I workbench Czemu ja nie mogę tego skraftować? O co chodzi? Tu mamy ancient warfare automation Auto crafting station. Tu potrzebuję jakieś cuda. Eee, a dobra, czekajcie, jak sobie wpiszę backpack, backpack to mam Asian Warfare Core. I gdzie to Avo Crafting? Avo Crafting. No nie. Crafting. Crafting table. Natura. Crafting table pet. To są workbenche zwykłe. Crafting. No ale to jest na pewno to. Tylko, że to jest też AW Crafting. I ja nie wiem, czy ja mogę to stworzyć przy zwykłym. Przy zwykłym... Przy zwykłym workbenchu. Kurczę, blade, no. To się porobiło, to się cuda nie widzę porobiły, widzicie? Widzicie, jakie jaja? Don't edit, replace, nie. Jezu, mrówy mi tu chodzą, sią mrówy. Głupie mrówki. Nie potrzebuję was, okej. Okay. Dobra, yy, coś miałam wyrzucić tu stąd. Gdzie jest ten... O, tu właśnie. Idealnie. No i teraz mam dosyć sążną zagwostkę, bo wyczerpałam wszystkie już możliwe podpowiedzi. Wy się mnie pytacie właśnie, czemu nie porobię skrzynek i sobie nie pozostawiam rzeczy. Właśnie to zrobię chyba, no bo szkoda mi, któryś odcinek z rzędu się zastanawiać nad tym, co mam zrobić z tym plecakiem. Więc jeśli macie jeszcze jakieś idee, albo na przykład wiecie, na którym konkretnie workbenchu mogę zrobić sobie te. Um... Te te, te te, cuda, które mam zrobić. Czyli co ja mam zrobić? Jezus Maria, moja skleroza mnie przeraża. To jest okropne, okropne. Okropne! Powtarzam wam, okropne, dobra. Yy, to powinniśmy zostawić. Jakieś jedzenie sobie wezmę to mogę wziąć. Skrzynki też powinnam zostawić. Dobra, po, yy, posadzę jeszcze jedno. Niech będzie. Jedzenie nam się przyda. To absolutnie nam się nie przyda. To też nam się nie przyda. Kilofy miecze. Skóra to nam się nie przyda, bo mamy jedzenie. Też mamy. Idziemy spać. I no normalnie mam zagwostkę teraz, słuchajcie, z tym plecakiem. Ja nie mam zielonego pojęcia, o co z nim chodzi, co ja muszę zrobić z nim. E, zjedzmy po pierwsze, tu jest nasze pole. To nas pole nie interesuje. E, aha, jeszcze jedną kwestię, żeście mi wyjaśnili. A pro po tych nieszczęsnych robaczków, które sobie tutaj radośnie kicają. O, tutaj. Że jak je zabiję, to pojawią się jeszcze większe robaczki. A jak zabiję te jeszcze większe robaczki, to pojawi się, pojawi się super giga mega robak. Więc. Yy... A! mrówki, mrówki, czerwone mrówki, ratunku. Okej, okay, żyję, żyję. Chyba. W ogóle. Ach, kurde, mogłam wziąć jeszcze. Dobra, wrócę jeszcze do domku, nie mam daleko, więc nie będę się tepać zapomniałam na śmierć, że chciałam wziąć, ale w ogóle te robaczki mam wrażenie, że mi się rozmnażają, że było ich mniej tu wejdziemy do tego lochu nożyczki muszę zrobić, nożyczki to wezmę żelaza, użyję żelazo gdzie jesteś, tu jesteś to wezmę przy okazji zrobię chlebek em, czekajcie a nożyczki to, co jeszcze miałam zrobić, przed chwilą mówiłam o tym przerażam samą siebie bardzo przerażam samą siebie, dobra Robimy. Aha, już wiem, siekierkę. To jeszcze muszę wziąć. To jeszcze muszę wziąć. A co tu można zrobić? Żółty barwnik? A, mąka! A, jazda! Dobra, dobrze, to dobrze odkryć coś takiego. E, drewno. I zrobimy kamienną siekierę. Lepiej chyba nie... Pod... Co tam się bije, tłucze i w ogóle? Co tam znowu się dzieje? Ja się boję. Ja się boję tych... a halo, kobli jest mój. Dobra, dzięks. Nie mam pojęcia co tu się tłukło, ale dobra, idziemy, idziemy na podbój. A po co mi były... aha, nożyczki mi były do przecinania tych pułapek, okej. Okay. Tu było wejście, tu było wejście, si, zgadza się. Fok. Tu są te nitki. No i dobra. Już nam to nie grozi. Teraz możemy się pobawić w wyciąganie rzeczy z dispenserów. Tu są jakieś straszne rzeczy. Ok. Nożyczki mogliśmy użyć już wcześniej, w sumie, żeby owce. O! Mamy glasses! Jakie jaja. Name tag, Iron Horse Armor. Zobaczcie, mamy armorka dla konia. Ej, nieźle. To była fajna, fajna miejscowa, ale zaraz się tu skicham w ciemności normalnie. Opsa, wychodzimy. Tu mam jeszcze Mosi, tego, Mosi, Mosi kamulce mam, to się przyda. Tam mi jeszcze coś lewituje nad głową. Więc śmiesznie. Przejdziemy się jeszcze tam, gdzie widziałam to przed chwilą, co odkryłam. bo w ogóle. Hehe. <laughs> Czekajcie, gdzie to się robiło? F3. Nie, F1. Nie, F2. Nie. Aj, screenshoty porobiła. F5. Halo, ale ja bym chciała się z przodu pokazać. O, o. Ale mam okulary piękne, ale śmieszne. <laughs> Dobra, co? Nie. Nie. A co to mamy? Aha, bo to wioska, ciąg dalszy wioski. I zgubiłam się, gdzie była ta chata taka? O, tam jest, dobra, mam. już wszystko jasne. Wszystko jasne! Jeronimo, na ten, na spotkanie, przygody i w ogóle. Tomek grzebie, bo grzebienia szuka. <gry> eee, tylko jak tu wejść? Myślicie, że przez sufit? Opek. I drugi pyk. Nie potrzebujemy spawnerów. Aha, tędy byśmy mogli tu wejść. Gdy. O ja, co ja mam. Patrzcie, jakie ja mam skarby tutaj. Jezu, jak się przestraszam, że to jakiś dziwny potwór. Dobra, nieważne. Nieważne. Skopię sobie tego Mossy Cobblestone'a, bo jak wiecie, jestem od tego uzależniona. Kocham Mossy Cobblestone'a. W każdej ilości w każdej mojej budowli, chociaż buduje fatalnie chociaż buduje fatalnie to lubię mossy cobblestone'a to jeszcze z zewnątrz wykopiemy trochę ogołociłam tę budowlę, no trudno musi mi wybaczyć ktokolwiek to zbudował yy, ale, ale przykro mi, co tam jest tam jest słonik i tam nie ma nic, więc cofniemy się teraz. Nie, w ogóle zetnę sobie to drzewko, bo to drzewko mi się bardzo podoba i bardzo mnie zastanawia, czy mogę je ściąć w całości. Więc, oho, mogę. Więc taki właśnie miałam zamiar i to dokładnie zrobiłam. Gdzie jest moje drewno? Jeszcze więcej drewna. Okej. Okay. Ale tam mi lewituje coś w dalszym ciągu. Ale mam tych sadzonek, co to są? Sakura. To różowe drewno się z niej z tego robi, prawda? Z tego co pamiętam. Posadzę ich kilka, no bo cóż mam robić? Nie będę taka. Ścięłam przyrodę, to teraz odbuduję przyrodę. Co mi szkodzi? Nic mi nie szkodzi. Jest 10 sadzonek. Jeszcze kilka. Czyli mogłam ściąć to drzewo. Bardzo fajne. Fajny mod w ogóle. Dużo fajnych rzeczy z tego, co już. Zauważyłam tutaj to bardzo dużo fajnych rzeczy dodaje Takich e, takich niby pierdółek Ale w sumie sympatycznych Które się chce Chce się je oglądać, chce się je mieć i w ogóle Także przesympatycznie Dobra Wąż Wąż, co tu robi wąż Ja bym chciała mieć O, świetlik Firefly Nie, to jest świetlik, dobrze myślę Chyba dobrze myślę, słuchajcie Hem. Plan jeszcze miałam taki, żeby się wybrać, tylko teleportnę się chyba do domu. I z domu pójdę, bo będzie bliżej. Um, tup, tu, tu. Która jest godzina w ogóle 14. Czyli mam jeszcze trochę czasu, bo tutaj w dżungli była jeszcze taka. Właśnie. Ja chciałam spróbować sobie ściąć to drewno, bo mnie bardzo ciekawiło, czy ja mogę. A, spadło całe fantastycznie. Fantastycznie. Rewelacja. Co to za drewno? Sakura Wood, o tu mam. Willow Wood. Willow. Wierzba. Wierzbowe drzewo. O, w sumie to wygląda trochę jak wierzby, faktycznie. Nie zwróciłabym uwagi. Gdybym nie przeczytała, jak się nazywa to drewno, to bym nie zwróciła uwagi, że to faktycznie wygląda trochę jak wierzba. Zjedzmy trochę. Auć. Bałam się, że wpadnę tutaj. O, gadamy. Tamtędy wyjdę sobie, chyba. Czy, czy ja już wpadłam tutaj więcej niż raz? Czy po prostu ktoś przewidział, że ktoś tu może wpaść? To jest ciekawe. Dobra, nie będę tak szaleć i szarżować, bo tu jest dosyć ciemno. A ja bym nie chciała wpaść jeszcze raz do jakiejś dziwnej dziury, więc idziemy spokojniej na luzie. To jest zwykły dyrt. To mi nie przeszkadza. Tu mam jakieś ptaszki i dziobaszki. I prawie wpadłam. A miałam nie szarżować, nie? Ale po prostu nie mogłam się powstrzymać. Słuchajcie, tu mamy jakąś chatę. Przedziwaczną. dodatku. Ja to bym tu i nawet weszła, ale... Ej, okej, okay, bo tu chyba nikogo nie ma. A mamy zapalony piecyk w ogóle. Śmiesznie. E... Boję się tam schodzić. Okej, okay, to dół sobie zostawimy na jakieś inne posiedzenie. Górę. Ej, góra jest całkiem super O ja, co ja tu znalazłam? O mamo, jakie cuda, cuda nie widzę Statistics Ale jazda, biorę wszystko, co to jest? Enchanted Book Efficiency, ok. statistics Wooden Sword, może niekoniecznie, Wooden Axe No też nie jest super, ale torcze mam O, ale jazda, co ja sobie tu biorę zaraz? Czy co mi, co jest lepsze dla mnie? To jest takie samo. To ma Protection 2, Unbreaking, a to ma Unbreaking i Blast Protection. To w sumie nie wiem, co bym wolała. Ale czaderskie rzeczy. Wiecie co? Ja tutaj chyba sobie urządzę chatę. Co wy na to? Komodo Dragon. No, piękne mam sąsiedztwo. Nie ma co, ale to jest kurde, fajny domek. Czemu ja go wcześniej tu nie widziałam? To nie wiem, nie mam pojęcia. Zrobimy sobie tutaj ładniejszy ten. Wiecie, no stwierdził, tak sobie stwierdzam, że skoro ja budować nie umiem i to mi idzie bardzo kiepsko, to czemużby nie? Mamy dywanik, mamy fajną piwnicę. Piwnicę możemy jakoś oswoić, zaadaptować tutaj na e, nie wiem na co, na cokolwiek. Waypoints, dodamy waypointa. E, new. Domek 2. Dajmy jakiś kolor żółty. Save. E, I. Ok, 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 close. Mamy domek 2 tutaj pięknie. I teraz się zastanawiam w takim razie, czy nie przenieść sobie rzeczy stamtąd tutaj. Chyba to zrobię. No tak głupio zrobiłam trochę, że wziąłem z tej skrzynki i teraz będę z powrotem do tej skrzynki przenosić, no nic. No nic, przeniesiemy. Przeniesiemy, co się da. Prześpimy się. No, kamani, już jest 18. 18.30 się robi noc, czy o której? 30? No, noc! Kurde. O, teraz jest noc. 30. Ile było? Chyba 3 albo 4. Super, po prostu super czasomierz. Idealny wręcz. Okej, okay. Przenosimy się do domku tymczasowego. Stąd zabieramy almost everything. Ok, teraz przenosimy się do domku. Tutaj nie mogę nic, tylko muszę postawić skrzynki, więc postawmy skrzynki. Przenieśmy to, co tu mamy, bo przenosiłam trochę za dużo, ale dobra, potem się, potem się ogarniemy z tym. Luz. I teraz z powrotem do tymczasowego, bo tu nam jeszcze co nieco zostało. Parę rzeczy konkretnie. A, to, to tym mogę zbić te. Tym mogę zbić. To wezmę, to zabiorę na wszelki. I jeszcze wezmę piecyk. Co nasze to bierę, a co nie nasze to nie bierę. Tu nie nasze absolutnie, ale w sumie nie wiem, czy się chcę rozstawać z tą wioską. Było mi tu bardzo miło i ciepło. Ale nie, jednak idziemy, słuchajcie, do domku, teleportniemy się i teraz tak, ja bym chciała, edit, ja bym chciała, e, off, nie, edit, enable on, a ten, enable off, close. Nie kumam, ale dobra, nie kumam. E, I w tym miejscu chciałam się z Wami pożegnać. Przypominam, że paczka modów już jest do ściągnięcia. E, na stronie Kenara prawdopodobnie jest też instrukcja, jak te mody wgrać, także zresztą idźcie na stronę i zobaczycie wszystko. E, dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się i do zobaczenia. Buziaki, pa. pa. Hej, cześć, trzymajcie się.